Witam widzowie, z tej strony Stanley, ze mną z Fikusek. Siema. I tak niecodziennie, bo jeszcze w lobby nie zaczynaliśmy, ale są nowości. Nowości, nowy sezon 7 w Sea of Thieves. Mhm, sezon 3, Ship, Captain Leeds. Zresztą powiedziałem, że ten sezon jest 7. Ty w ogóle... Nie wiem w sumie. To jest chyba 8. Nie wiem, ale zanim kliknę graj, to tam mam jeszcze takie nowości. Tam można coś poczytać o tym, ty. O. Sezon 3 to jest niby. To okej. Okay. Super. O co chodzi? Okej. Okay. Tak. Pisze sezon 3, a pisze u góry sezon 7, więc nie słuchajcie tych ludzi. To jest chyba tłumaczenie zajebiste. Dowiedz się więcej na stronie, dzięki. Ale to jest po prostu Battle Pass, to jest sezonowe levele, to pierwsze. No, co nowego pojawia się na morzach w ramach tej aktualizacji? Poznaj szczegółowe informacje na temat nowości, zmian i poprawek prowadzonych w ramach najnowszej aktualizacji Sea of Thieves. Zajrzyj na stronę. Może byśmy tam wbili, kurde. Zobaczyć. Czekaj, na razie wszystko. Połącz swoje konto i zgarnij przedmioty kosmetyczne. Jakie konta? To Switch. A. Emporium Sale. Zyskaj więcej za swe starożytne monety. Starożytne monety są chyba te czarne. Chociaż może nie. On Classic Ship. Ja bym sobie wbił na tą kurczą stronę. No to wbij. Sea of Thieves. Relays. No. Dobra, jesteśmy. Subujcie mnie i znanego. Aha. Jak jesteśmy? Co się zaskoczyło? Nie wiem, ale... Dobra, widzowie, patrzcie na... Nie wiem. Mogę nawet zagrać, kurwa. O kurde, laga dostałem. A nie. O, no, przetłumaczyłem se. Jak? Jak klikniesz prawym na stronę, to masz przetłumacz. Na polski. Prawym. Widzę, że zgadzisz się, że warto było czekać, ponieważ pula funkcji kapitana jest... tak głęboka, że możesz kupić i nazwać swój własny statek, a mimo to tylko drapać powierzchnię. Co? Tylko drapać powierzchnię. No to zajebiście. Ten sezon przynosi również stały dopływ innych funkcji. Czyli po prostu chodzi o to zmiany kosmetyczne, że naprawdę wszystko można zmienić. Stolik na statku, wszystko, nie? To jest takie pierdzielenie o... Ta... Dobra, idziemy kapitan. W dół. Czekaj, wraz z... No ja, wraz z debiutem... Powiększanie mapy i przenoszenie taborety. Przenośne taborety, a. Ej, są przenośne taborety teraz. Wow. Powiększanie. Nie no, spoko, nie? Nie można sobie tutaj wszędzie sobie usiąść. Nie wiem. Powiększanie mapy. O co chodzi z powiększaniem mapy? To tylko. Dobra, ciekawsze moim zdaniem. Bo co nie wiem, to jest jakiś gówno, jakiś stołek, kurwa. Nowa przepustka, Pandora skiny, zaraz zawiało kordelasy zupełnione, sklep z bronią, kierunek został zupełniony szereg. Ta, czekaj, dodatkowo, są nowe kordelasy, ja je widziałem tam. No, kordelasy są dodatkowe, które już były, by the way. To nas jest napisane. No, szereg starych kordelasów jest napisane. Oraz ale dodatkowe starych, żadne. Bo te skiny są po prostu stare, bo to są stare miecze takie, no. Nie, bo one nie kiedyś były. Nie mają już opcji, wyśrodkuj mysz w menu. Będą ustawiam w grze, nawet po podłączeniu myszy do konsoli, ta funkcja nie jest dostępna na konsolach. Aha, czyli nie wiem, na konsolach nie mogą oszukiwać myszką. Legenda podróży Velonu. Załogi, które pokonają kapitana Płomienia Duszy podczas spotkania z nawiedzoną wyspą, otrzymują teraz odpowiednią liczbę nagród wraz z zamierzonym postępem stopnia myślisza podczas żeglugi jako emisariusz środowisko. Nie powinno już być źródła światła w miejscu, w którym znajdowała się Tina podczas przygody. Dobra, czyli ja naprawię błędów wizualnej, audio, super, tekst i gra. No, dobra. Steam lepszy niż Microsoft. Więc nie wiem, miałem 10 gig aktualizacji. Dobra, nic nie ma na tej stronie. Sami sobie wbijcie, przeczytajcie, jak ktoś to ciekawi. Przeżyłem wam jakąś nowości na grze, a nie? Tak, no to... Oj, już klikam przygodę. Graj, przygoda i tu macie coś takiego, że możecie kupić teraz statek, bo tu macie normalnie odpalić. Właśnie. Teraz można kupić statek. Dobra, to jest cennik lupa. Statków. Nie mam tyle golda na galeon, ale wywalić na galeon. Ja nie kupuję, bo trzeba mieć nazwę, którą później zmieniacie za pieniądze. A więc wolę sobie jakąś nazwę przeszykować, z której będę dumny, a nie wywalać jakąkolwiek i potem żałować. Także... Dobra, Fikus kupuje teraz statek, będziemy mieli i lecimy obczajać to, co się dzieje. Czekaj. Na grze. Kamienie milowe. Zdobyte złoto 90 tysięcy, sprzedane skarbie 0 na 450. Skarby sprzedane zbieraczem złota 0 na 75. A jak to wygląda kupno? Po prostu wpisałeś nazwę i tyle? No. I masz statek, ja? No. Nic więcej. Dobra, to dawaj.
A jak, co z jakie kamienne milowe? Gdzie ty to poczytałeś? Nie wiem, to są jakby misje jakoś ma? O statku? Ej, ale mi się wydaje, że to, że masz te w ogóle. To, że masz swój statek, nie? No. A ja mam to się dołączyć, kurwa, mogę już? No, kliknąłem, żebyś mógł. Wow, bo no, bo nie mogłem z chwilą, wow. What the hell? Czyli teraz statek jest taki bardziej, jak kupisz swój statek, to jest taki twój i nie można na przykład zmieniać tego. Nie będę mógł ci na przykład zmieniać skinów. No, chyba. Bo to jest twój statek, nie? Jaki takim... kupiłeś w ogóle? Slupa. Kapitanie mój. Z tą osiągnięcie. To jest nowy achievement też, jak widać, za to, że się wbije na... Są 13 nowych achievementów. Wow. To nieźle. Na Microsoft. A skąd wiem? Bo mierzyłem. Serio? Nie. No po prostu pamiętałem, że było 190, a teraz jest 203. Chyba. Wow, 203 achievementy. Przekroczyli fajną liczbę. Po prostu. O, ten namiot, co się teraz mi pokazuje na loading screenie, to też jest jakiś nowy emisariusz chyba, bo już tam, nie wiem, byli. Właśnie idziemy tam zobaczyć. No, wstaję. Ale to jest trochę ten. A ja nie wstaję. Czyli po prostu to jest twój prywatny statek, jeny, taki bardziej, że ty jesteś kapitan, nie wiem. I tyle w sumie, to niewiele zmienia, nie, żeby coś, nie. Bo myślałem, że... Co jest? Piracki Lord do mnie rozmawia. Ej, duch. Fabuła. To jest ten, co mówił samouczek w ogóle. No. Spotkajmy się na pokładzie twojego statku. To jest twój statek. Jestem dumny z siebie. I co, uciekł se. Weź na pokład swojego nowego statku, kapitanie. A ci deski ten statek przyniosę. Dobrze, kamracie. Twój statek. To nieźle. No. Ja bym pokazał... Właśnie, idę do tego namiotu. Zobaczcie, czy to coś jest. Zobaczcie, widowę. Zaraz ustawię, jak to zrobię. Ja chciałem jak w Fortnite zbudować schody, żeby nie stracić damage'u, nie? Dajcie suba, lajka, dzwona... Wszystko. Dzwoneczek? Okej, okay, tu sobie... Bajka? Nie wiem. Nie wiem, z tym gościem... Chyba nic nie da się rozmawiać. Z tym suwerenem. Jak nie, czekaj, ja z niego napa. Jeśli chcesz szybko zbogacić, to posłuchaj starego archibilda. Wszystko, co musisz wiedzieć, mój wyśmienity towarzyszy, to fakt, że jesteśmy nowi... Na Sea of Thieves, wow. To wszystko, co musimy wiedzieć, są nowi, ale oraz, że jesteśmy tu, aby pomagać kapitanom i ich pstrym załogom w zarabianiu kupy pieniędzy. No właśnie. Się tylko dobijasz do portu z ogromnymi łupami, nie da, więc całe wieki zajmie ci pozbycie się ich. Zamiast tego złóż wizytę swojemu przyjacielowi archibiotowi, czytam wszystko za ciebie i odejdziesz stąd z przyzwoitym zyskiem. Czaisz, możesz mu sprzedawać, tu podpływać ielo i sprzedajesz. To nie jest emisariusz, to jest do sprzedawania łupów. Dlatego tutaj jest winda i harpuny. Hmm. To jest tak, że tutaj sprzedajesz mu to i on się sprzedaje gdzie chcesz, nie musisz w ogóle się bać. Patrzcie, widzę, przypływacie tu, nie? Wolicie harpunem z statku swojego, tu macie dwa harpuny, nie? I wtedy spuszczacie sobie tą wajchę. Najpierw położycie sobie się łupy na windzie i sobie zjedacie. I wtedy dajecie te windy łupy tutaj, nie? No właśnie, gdzie to się sprzedaje? Co? Aha, no. Tak, to trzeba wyskidy, dobra. Skąd w ogóle o co chodzi? Ej, w ogóle fajne jest to, że jest cooldown na tej jak się mówi? Dźwigni. Dźwigni. Jest cooldown na tej dźwigni, że zdążę wejść na nią, nie? W sensie ona się od razu nie odpala, patrzcie, na luzie, bez sprinta nawet. Nawet byś skrzynką wszedł. Dobra, no, ja wchodzę na statek. Tak, zobacz, co masz. Ej, podchodzę do statku i jest napis mojej nazwy statku. Mi też się powinno świetlić sobie wtedy. No. Fikusek Company! Dumna nazwa. Uznajmy, że to jest prawdziwa nazwa, a nie robocza. Dobra, pokazujemy nowości tu, potem jakiś Battle Pass czy coś. No ja, dawaj, trap Battle Pass, dziennik pirata, weź go, przeklikaj tego Battle Passa i jelo. Dobra, widzę, patrzcie, dziennik pirata. Tu jest fajna flaga, fajny żagiel. Żagiel. To jest dziwne. Co to jest na 20? To coś też mi się podoba. Na 20? Kufel z kokosa. Ej, kokosowy ten można będzie pić. No. Ubranka były lepsze, koszula. Słabe, no są. Ale jest arbuzowe koło. Zobaczcie tą grę. Ja tą grę? Nie. Snajperka jest na 70. Na 70 haki. A kurtka jest spoko jeszcze. To jest niby. Ja nigdy nie kupiłem setnego levelu, to są jakieś te tatuaże z tyłka, nie? No, nie są głupie. No. Ta kurtka jest spoko, ale trzeba mieć legendy piractwa. Arbuzowe koło. No. Arbuzowe.
Zajebista. Dobra, to tak. No w Emisrze się inaczej na pewno nic nie zmieniło, nie było nic o tym. Gildia kupiecka, bla, 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 bla. Wiesz co jest najgorsze, że to ma być niby na jutro, a ja tu będę się motować. No wszyscy będziemy musieli. No. Nie ma zmian. A... Nikt nie. Czemu się nie wczytuje? O, wow. Mówiło, było coś o pingu tam napisane i faktycznie zdarza się. Nie wiem, ja pokazuję widzom dekorację statku do free. No właśnie, jest ten w ogóle, jak kupisz dekorację statku jakąś tą... Ja te kordelasy pokażę. Gdzie to jest tutaj? To gówno to jest achievement też. Błyskotki no, na statku nie chodzi. Dobra, okej, okay, kumam cię. Są achievementy zakupienia tych nowych rzeczy. Dobra, nowe broń, ze skinów broni to są te miecze. Szczura. Po prostu. No są spoko, nie niby. Tam brońki zaraz też pokażę. Co? Zaraz brońki też pokażę. Dobra, to są tylko trzy tam kordelasy szczura, więc niby to coś ciekawego, nie? Mogłem... Powiedziałem nazwę, więc jeżeli ktoś u ciebie ogląda, to raczej może u siebie w grze jak gra, to też to ogarnę się. W sumie to wiesz. Dobra, gdzie dobra. Jest ten? A teraz ze statkami, a ja nie mogę u ciebie konfigurować w ogóle, nie, statku. Weź escape kliknij i zobacz w mojej załodze, czy ty możesz, nie masz jakiejś opcji, żeby mi pozwolić czy coś. No to jest ciekawe, czy możesz pozwolić w ustawieniach. Albo jak nie w mojej załodze, to może jest jakaś nowa zakładka. Pozwól załodze spersonalizować swój statek. O, no to ja spersonalizuję, yes. O, żeby chcę pokazać to. Jak wchodzicie teraz do personalizacji, to nie macie od razu skinów, tylko macie podział na dopasowanie wyglądu statku i dekorację statku, czyli tam w środku jest dekoracja. O, mam już podstawowe niby jakieś. Bo jak widzicie, to jest tego niesamowita ilość. Łóżka, dywany, jakieś takie super pierdoły, tego jest niesamowita ilość. Nawet książki można zmienić. Kto na to będzie patrzył w ogóle, to jest niesamowite. Znaczy to jest taki pewnie starszy gracz, niektórzy się trochę grają. Co? Typo się zrespił. O. Zaczynając od nazwy. Już mam nazwę już. W ogóle wiesz, że to jest typo jakby największy boss. Znaczy boss, no. O kurka, co to było? Wow! Ale wygrawerował. Zajebiste, nie wiem, żeby coś. Screena jedna. Niby spoko i fajnie, ale... Twoich własnych kwater. No pokaż. Nie możesz go kliknąć? O, zniknął. Chodź na dół. O, tutaj jest. Nie ma, jako się pojawia, to spada o 20 klatek, nie? Trzeba, że ta książka się na tu leży, nie? O, to jest nowy coś, dziennik pokładowy. XD. Jej też można zginąć skina, jak coś z tej książki. I tu pokazuje zdobyte złoto jakieś, dni na morzu. Weź to prawym daj. Trzymaj prawy. Trzymaj prawy. Możesz? Okay. Historia statku. Później jest kapitan statek. O, mogę tak stanąć. Ja to wszystko widzę. No. Załoga statku. Namiety. Aktualny rejs. Aktualny rejs. Fajne to. To jest takie, wiesz, takie szczegóły. Znaczy potrzebne, niby nie potrzebne szczegóły, ale fajne, no bo to nie jest tak na siłę, nie, zrobione, bo faktycznie te szczegóły są spoko. Czy nikomu nie potrzebne, ale fajne. Nie? Niby ja. Okej, jakaś biblioteka teraz tu. Całkowita płynność rejsy. To jest jakieś rejsy, no. Ja nie mogę tu nic odpalić. To są... A to nie masz misje po prostu odkładać? Te co kupujesz, to masz maksymalnie 3, nie? No, czekaj, co tu pisało? Nie mam jakiejś. Natychmiastowe kupionej... zapasy na rejs. Skrzynka rejsów kapitana daje kapitanowi i załogom dostęp do szeregu rejsów, niezależnie od położenia na morzu. Każdy rejs wykupiony przez kapitana lub jego załogę będzie przebywał w skrzynce do chwili przegłosowania lub wyrzucenia. Propozycje rejsów kapitan można wykładać przy stole kapitana. To po prostu rejsy dla wszystkich. To są. Mnie ciekawi, czy ten rejs będzie mógł ktoś odpalić, ktoś co jest w Aliansie, czyli naszym statku kooperacyjnym u siebie na statku. To coś pisze o jakichś błyskotkach, że można.
położyć na jakieś szafce. No tak, to są te do kupienia, nie? Błyskotki, to nowa kategoria skinów. Ja kupiłem jedną, widziałem to. Tu masz nową skrzynię chyba, nie? Ta, chyba ta, ta zielona. Skrzynia z poszerzeniem, to jest chyba coś nowego. Nie wiem, to są szpadle, można zmienić. A. Czekajcie widzowie, bo nie wiem co. No, te błyskotki to musi pewnie wyekwipować w tym, pa. To jak statek ekwipujesz, to w sumie ja go tam pomaluję. Dobra, tutaj macie normalnie dekorację, nie wiem co mogę pomalować na szybko. Fajnie. Nie wiem, tak sobie wolne jela. A po prawej macie dekorację właśnie, czyli to co ty masz, no. Dawaj, wejdź tu w tą skrzynkę i powinieneś mieć po prawej dekorację, biblioty. Ciekawe, co masz w ogóle kupione? Jakąś... Paszkę, coś tam. Nie ma tutaj nic. Nie masz bibulatów? Jak to? Odkłada. No nie, no tam powinieneś mieć bibulat, tylko pewnie musisz przejechać trochę, nie? Jakby. A ja jakieś kupię. Jakie kupiłeś? Czaszkę ryby. Właśnie. Nie wiem, widzę. Nie ma przecież takie półki, co jest kuźwa na obrazku. Podejść do dowolnej półki, by umieścić na niebieskotkę. Przecież nie ma nic. Właśnie, tu pisze podejść do półki. Tak, bo teraz jest podzielone te trzy właśnie. Są jeszcze błyskotki do statku i jakie półki ty tam masz? Ja mam napisane podejść do dowolnej półki, by umieścić na niej błyskotkę. A, do dowolnej... A to nie ma na galeonach, tylko półek, nie wiem. No bo musisz jeszcze półkę kupić. To nic. Co? Nic nie kupię. No. No. Powiedz mi debilu, gdzie mam to odłożyć. Strzała. Kto strzelił? Ja do tego typa. W ogóle on tam jeszcze coś gada? No, to się nie gada, bo pisze kuźwa. To mam tą półkę, ogarnąć błyskotkę. Mhm. Rejsy. Podania. Ja nie wykupiłem tu. Ale ty... Dobra widzowie, tutaj jest jednak półka idę. No. Mam jeszcze stateczek standardowo. No to może tylko trzy. Co to jest? Ryba? A standardowo jest jeszcze jakaś drewniana łódeczka, nie? Czy nie masz? A jeszcze masz obrazek. Pisze. To teraz. Okay. No nie, jest bibulatki, no co, on nic nie robi. Ja to zbugowałem, bo położyłem pierwszy zamiast ty. Chyba nie. Ja, weź po... A? No, już był ten statek. No to jest mój. Weź go postaw. I wiem, że teraz mu się podała. Czekaj, umieszczony 1 na 5. Halo. Na 1 na 5. No gdzie są pozostałe miejscówki niby? No tu widzę, nie? Ale... Nie, się można kilka tych statków nie położyć tylko. Nie wiem, ten gość się zasrał, nie? No. To macie. Trofea. No bez kiton, jakby tak. O, tu jest jeszcze miejsce. To też pewnie powinno być wtedy, no. To. Będzie stateczki wiem. Trzeba kłaść? Nie wiem. Czekaj, ozdób swój statek, błyskotki, trofea. Twoje zdoby, trofea stanowią nagrody za osiągnięcie konkretnych klas kamieni minowych. Dobra, to wiemy. Nie wiem czemu... Już nic nie chcę gadać. No. Nie wiem, zesrało się coś. Totalne. Niestety, jo. Mnie ciekawe, czy ty zwykły statek to tak zmieniać, nie? Ja bym odpowiedział też na zwykłym statku. Nie wiem, kurde. Nie czaję tego ziomka. Trzeba mieć 15 dekoracji, jest achievement, ale chyba na naszym statku nie będzie 15.
Znaczy, widzisz, spoty są wszędzie, nie? Na to. Jebałem się. Spotów jest naprawdę sporo na te zdoby, niż coś. Idę zobaczyć. Tu jest jeszcze mogę dać. To jest dom stateczek. Racja statku, jak można zapisać? Na każdej beczce można dać. Może chodzi o to, żebyśmy znaleźli wszystkie sloty na dekoracjach. No to już jest siedzisko, nie. Nie błyskotka. Te błyskotki powinien pędzić na górze sobie. Patrzę. Nie wiem, ja już postawiłem tego chyba wsiądzie na dole się nie da już więcej. Nie wiem widzowe. Ten gość się zasrał, nie? No. Nic nie chcę mówić. Prześpij się. Mam trafania. Czekajcie widzowie, ostatnia próba. Bo my tak robiliśmy, że nie wykorzystaliśmy wszystkich miejsc błyskotek, bo na przykład ja to robię, albo ty. Też się jak samemu to zrobię. 5 stateczków na 5 już mam. A masz tyle? No już odłożyłem wszystkie statki, nie mam więcej. Dalej się zrobię. Tutaj patrz, na beczkach możesz dawać. Kurde, no niby tam. To są niby twoje. No. Już tak jak tych statków podstawowych nie mam. A coś, gdzie, jak chcesz, żeby ten gość coś dalej ten, nie? Co on ostatnio co on powiedział? Nie wiem, co on ostatnio co on powiedział? Nie mam pojęcia. Nie wiem, co... Nie czytałem go zbyt. Ja też nie. Może trzeba zaproponować zdanie. Może. Masz jakaś? Chyba, że mam. Szybko kupić. Nie mam, ej, są w ogóle nowe. Są rejsy i rejsy kapitańskie są nowe. Jak ty to sprawdzasz? No, dawając te. Nie mam miejsca. A to pewnie te rejsy kapitańskie są. Bo te, no, wiadomo. Bo te do półki to są pewnie, żeby odpalić masę. Nie, kupiłem dwa kurier smoki. Smorski, kurier smorski. Dobra, kur, smorski. Wykup rejs kompanii jakiejś tam. Ponoć zadanie. Rejs kapitańska. No i to mogę się dać? Mógł. Nie wiem, coś się odpierdala, nie? To jest nie mam, dać. A może dać na tą półeczkę? O, pojawił się znowu. Ten gościu. Ale nic nie mówi. Lol. Idę zobaczyć, o co z tym chodzi. Opowieść rusza na wielkie przygody, w trakcie których będziesz odkrywać pirackie historie oraz prawdziwe legendy. Mam już rozpoczęty rejs, mi jest napisane. W którym kurwa mieście? Bo pewnie ten rejs tam jest właśnie to, że robimy to misję w niego, nie? Ten, nie wiem, ja bym ją zresetował, nie? Jak to zrobić? Proszę z gry. Dawaj. Okej, okay, nowości, Hera. Postawiłem znowu statek i działa. Tak, nie mogę się doczekać, aby zobaczyć rozwój twojej kolekcji. No spoko, i nic więcej sam o tym nie mówił. Rozwój. Dobra, tapał. A co ty? Się śmiałeś? Ja myślę, że on tak samo przed chwilą mówił, no. My tego nie widzieliśmy po prostu. A teraz czas na obejrzenie reszty statku. Badę skrzynię przed ich sklep, mam wszystko. Ale się nie ma. Jaką skrzynię? Przed kogo sklepem? Przeglądaj elementy kapitańskiej personalizacji statku. Dawaj tu, no. Ja nie mam znowu wow, dostępu, fajne. Nie? Fajne. Znowu dostępu. Co jest? Co tam przyjrzałeś? Nie. O, jest! Gdy twój statek będzie już taki jak powinien, tego typu. Tego typu? Zaoszczędzisz cenny czas. Aha, bo można teraz zapisywać swój statek jakby. Aha, zajebiście. Nie musisz zmieniać tych kordelasów, tutaj i tak dalej? Mhm. No i co teraz? Koniec chyba, nie? Przeglądaj nowe usługi. Weź kup na szybko rejs i zobacz, czy to możesz dać. Kutniczym.
Jak? Sklep szkutniczy. To chyba statki. Nie wiem. Skrzynię miałeś przeglądać przed tym, ja? Nie, to już chyba koniec. Nie, no jest to muzyczka, nie? No ja mam dalej misję. Weź sprawdź. Weź sprawdź, czy on jest dalej na statku. Dobra, zróbmy to, zapisz. O, znowu ten namiot. Coś ty powiedział? Wyglądaj nowe sztuki szkutnika w sklepie szkutnika. Co znaczy? Szkutnik. Szkodnik, ja nie wiem. Może jakiś ten co robi. Bronić coś. Weź napisz na Google sklep szkutniczy. Sklep szkutniczy. Sklep szkutniczy. To jest jakiś sklep z dwoma mutami na rysunku. To jest but odzieżowy. Skąd wiesz? Mi wyskakuje tak. Nie ma czegoś takiego. Może ten statku. No nie, to nie jest. No to z dwoma mutami. Tak, to jest sklep szkutniczy. No, czyli mamy sobie wejść. Chodziło o tą skrzynię, żebyś przejrzał, no i przejrzałeś. No ale... Czekaj, nowe usługi u niej chyba muszę pogadać. Tema, pokaż usługi. Kurwa, mogliśmy najpierw to miejsce zrobić, a nawet teraz... Ale ja znowu jest. No? Jaką misję chciałeś? W sensie to, co teraz robimy, mogliśmy od razu odpalić, a nie... Że najpierw pokazywaliśmy sklepy, nowości i tak dalej, a teraz... Bez kitu. W środku nie jest. Co on powiedział? W jego kwaterze jest Lord i mamy się z nim spotkać. Jego kwatera jest w miejscu, gdzie jest dla nas niedostępne, bo to jest Atena, jakby. No to jest... To następny odcinek kontynuacyjny będzie za 1000 godzin. I tu kurwa. Tutaj powinniśmy zagrać. Nie wiem, gdzie jest kwatera tego gościa. Tutaj, ale no nie mamy Ateny. Witaj. Więc co? To znaczy, że my nigdy nie będziemy mogli odpalić misji? Bez kitu. Chyba, że będziemy pływać na zwykłym slupie bez skupionego, nie? Jego kwatera to może chodzi o twój statek. Znaczy, no. Coś on ma na mapie jakieś nowe miejsce. Nie wiem, sprawdź. W ogóle się miało to z... O, jest! Tutaj znajdziesz wszystkie rejsy kapitana. To już było. No. Nie, następnym przygodam, po prostu wylecimy. Dawaj w jakiś rejs kapitański tu wpierdziel. Nie mam. Nie kupowałeś? Kupiłem przed chwilą misję. No to wrzuć tu. Nie mogę. O, zmienił się, pa, jest. To mi graj. Oczytkę na chrzestnie. Coś niby z przybliżaniem mapy się zmieniło, nie wiem. Ahoj, przygodo. Co? Czemu do nas żagel mówi? Może masz go zdjąć? Jeśli wiesz, weź go spuść, żeby nie zrobił tego ja. Jest biały? Nie. To teraz błąd gry, bo nie jest biały. No. Ja mam w plecach wbite noże 3. Widzisz to? Jest koks. No nie, ale on już nie żyje, bo jest duchem. On tak zginął, co się pa. No. Ahoj, przygoda było i to teraz. No. A weź, Wali, Grace. No, nie możesz dać tych, co kupiłeś na tą półkę? Nie. Mi pokazuje, że nie było. Mogę to odłożyć? A tu nie możesz? Na stole, jak zawsze. No, że kupię znowu kuriera. Nie wiem. Przez chwilę kupowałem też kuriera i go niby nie ma. I się mi brak misji. A sama misja tego, z nowego Battle Passu pokazuje mi, że jeszcze niby kupowałem. Chociaż pojebane. Nie masz żadnych punktów kontrolnych opowieści, nie masz rozpoczęty... Masz już rozpoczęty rejs. Zajebiście. No to jest ten rejs, ten właśnie, jesteśmy w rejsie, weź. Te pierdole głupie są. No to jest pobagowane nieźle, nie? Albo my nie garniemy. Albo on coś pisze, a my tego nie czytamy. Co pisze?
się tu? No powiedział nam w sensie, że umyj dupę. Nie, to nie robię. No nie wiem, dobra, widzowie, nie wiem, to jest zbugowane. No ale nie, on tu stoi, to coś chce, pewnie chce tego. Zadanie, a się nie dowalnąć. Nie, to się nie masz, teraz jak kupiłeś, nie możesz do rejsu wrzucić? O, na tą półkę? Może coś odpłynąć! Jak, ahoj, przygoda. My stoimy jak debile. No to stoi? No. Mamy nowego kamerata na statku. No. No i co ci dało to odpłynięcie? Ja nie jest. Wiem, nie. O! Co jest? Pojawił się. Drzwi nam żagle jak coś. Do następnego spotkania mi powiedział. Zajebiste. Ile cięcie. No ja, no ja czekam, się zniknie. Ale kozackie to było, bo to jest największy w ogóle pirat na morzach, ten co z nami gada. To jest spoko też takie. To Chino to daj. Dobra, idę zobaczyć, czy mogę coś w ogóle zrobić. No. Rejs brak. Mogę zaproponować misję. Masz rozpoczęty rejs. Działa to świetnie. Nie, no bo pewnie... Co to kurwa jest? Przed nami. Przed nami? Co ty widzisz? Ja widzę coś z lewej. Jak kółko żółte. A przed nami to niebieskie? Zniknęło. A nie, jest tam na horyzoncie, po takie niebieskie. Po świata. I skały jakby ostrze. Lunety weź. Nie widzę. Przed nami. Przystań sanktuarii. Co przystań sanktuarii? Ja już zniknęło to niebieskie. Nie, tak, jestem no, po lewej teraz. Tam. Nie widzisz? Nie. To jest widać po prostu jak patrzysz się przed statek. Tak trochę w lewo, ja? No, to niebieskie. No świeci. Tam skały widać na tlenie. Tak jakby zastrzałem. Zobaczmy, czy w ogóle mapa się zmieniła. Dobra, to ty ruszaj. Ja już to patrzałem generalnie. Tu jest takie niebieskie coś. No nie, no to tam wiesz. To zwyś, nie wiem, oznacza. Zobaczmy na to. Tak, nie, chodzi mi o to, czy się zmieniły jakieś wyspy, nie wiem. O, to było to Murder Search, chyba. Dziwne jakieś. Nie wiem, ja bym to nagrał w kolejnym odcinku jakieś może nowości AK płyniemy w jakieś niebieskie góry. No tak. No to myślę, że to było na tyle. No, mam nadzieję, że odcinek wam się nie podobał. Jeżeli nie, weź wyjdź. A jeżeli podobał wam się, no to zostaw lajka, suba, dzwona, koma. Tam jak wbicie do Toka, Daśka i Kema. Mhm.